Ostatnie wakacyjne agrowiadomości non-stop, a w nich m.in. bardzo mokre dni na terenie większości Polski spowodowały, że rolnicy mają olbrzymie problemy z zasiewami rzepaku. Jak zachować się w tej sytuacji? Deszcze przeszkadzają w zbiorach i zasiewach rzepaku, ale wpływają na zmniejszenie się obszarów objętych suszą rolniczą, wynika z 10 raportu suszowego Jung. Do 20 września wydłużony został nabór wniosków w ramach działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych, który prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W skupach w dalszym ciągu rosną ceny zbóż i rzepaku, niewielkie ruchy cenowe w przypadku żywca i brojlerów kurzych. Na zakończenie programu rozmowa z ekspertem Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na temat tegorocznego siewu rzepaku. Bardzo dobra cena skupu ziarna rzepaku oraz przyzwoite plony przełożą się zapewne na powiększenie powierzchni plantacji tej rośliny w kraju. Kto zaplanował uprawę rzepaku, musi zdążyć wykonać siew w odpowiednim terminie. Tymczasem w dużej części kraju jest to bardzo utrudnione przez pogodę. Przez 15 lat nie mieliśmy tak złych warunków pogodowych w sierpniu. No i oczywiście te żniwa się przeciągają. Duża część rolników ma jeszcze nieskoszone zboża i prawdopodobnie to będą terminy wrześniowe już na tą chwilę. Wydaje mi się, że te pola, które są jeszcze niezebrane, tutaj na tych polach raczej tego rzepaku nie zdąży się wysiać. Żniwa rzepakowe ledwie dobiegły końca, a rolnicy muszą już pilnować końcowych terminów wysiewu rzepaku. Każdy dzień opóźnienia to niestety niższe plony. Do tego 4-5 września jest to termin, który rzepak powinien sobie poradzić, zakładając, że ta jesień będzie ciepła. Tak? My robiliśmy takie doświadczenia, w roku ubiegłym mieliśmy takie doświadczenie, gdzie porównywaliśmy plonowanie rzepaku w terminie optymalnym, tak? Czyli termin optymalny, załóżmy ten 25 sierpnia, do terminu opóźnionego. O 2 tygodnie, tak? Czyli gdzieś tam okolice 5 września i w ubiegłym roku te różnice w plonie były naprawdę minimalne. One były nieistotne, bo to były miejsca po przecinku, tak? Także to było takie plonowanie naprawdę na bardzo podobnym poziomie. Zakładając, że ten rozkład pogody na jesieni będzie dobry, będzie przede wszystkim ciepło, bo tutaj w tej chwili nam się rozchodzi już w tej chwili o ciepło, o temperatury, to ten rzepak sobie będzie mógł poradzić. Natomiast co jeżeli nie uda nam się w tym czasie wysiać, tak? To już będziemy mieli bardzo duży problem. Już te wszystkie siewy po 5 września będą bardzo ryzykowne. Rolnicy wiedzą, że opóźnienie siewu o tydzień może zmniejszyć plony nawet o tonę ziarna z hektara. Jesienią rośliny potrzebują około 60-80 dni wegetacji. Przy opóźnionych siewach należy wybierać odmiany mieszańcowe. Wykazują się one znacznie większym wigorem jesiennym w porównaniu do odmian liniowych i przy późnych siewach mogą nadrobić stracony czas. Mieszańce budują większy i silniejszy system korzeniowy, szybko rozbudowują rozetę liściową, a każdy kolejny wytworzony jesienią liść to możliwość uzyskania kolejnego bocznego pędu, czyli potencjalnie większy plon. Warto dopilnować optymalnego terminu zasiewu oraz ochrony plantacji przed chorobami i szkodnikami, które są szczególnie niebezpieczne jesienią. Jednak nie zawsze jest to możliwe i dużo zależy właśnie od przebiegu pogody. Na pełną rozmowę z naszym ekspertem zapraszamy po notowaniach cenowych. 10. raport suszowy opublikowany w minionym tygodniu przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach pokazał kolejne pomniejszenie obszarów z niedoborami wody w Polsce. Od 21 czerwca do 20 sierpnia średnia wartość klimatycznego bilansu wodnego była ujemna i wynosiła minus 24 mm, co oznacza jej zwiększenie o 20 mm w stosunku do poprzedniego okresu. Mokre ostatnie dni w większości miejsc kraju spowodowały, że tereny, w których brakuje wody, uległy znacznemu skurczeniu. Obecnie największy deficyt wody notowany był na obszarze równiny białogardzkiej, w północnej części Pobrzeża Szczecińskiego, w zachodniej części Pobrzeża Koszalińskiego, na Pobrzeżu Gdańskim, Żuławach Wiślanych, na Pojezierzu Południowo-Pomorskim, w zachodniej i środkowej części Pojezierza Wielkopolskiego, w południowej części Polesia Wołyńskiego i północnej części Wyżyny Wołyńskiej. We wszystkich wymienionych regionach klimatyczny bilans wodny wynosił od minus 120 do minus 179 mm. Po ostatnich opadach deszczu wystąpienie suszy rolniczej ograniczyło się do terenów zlokalizowanych w 7 województwach. Pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz podkarpackim i lubelskim. Niedobory wody notowane są w 4 uprawach: kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno, krzewów owocowych i roślin strączkowych. Na terenie wszystkich 7 wspomnianych województw występowały niedobory wody w uprawach kukurydzy na kiszonkę i na ziarno. Suszę w kukurydzy na pasze notowano w 56 gminach, zaś tej na ziarno w 44. Jedynie w 16 gminach 4 województw występowała susza w uprawach
uprawach krzewów owocowych, a w przypadku roślin strączkowych notowano ją tylko w 6 gminach w 2 województwach. Do 20 września wydłużony został nabór wniosków w ramach działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych, który prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pierwotny termin upłynął 19 sierpnia. Decyzja o przedłużeniu terminu spowodowana jest informacjami, sygnałami od rolników, którzy wnioskowali w tym zakresie. Przedłużające się żniwa uniemożliwiły z pewnością przygotowanie kompletnej dokumentacji w tym względzie, dlatego też ta możliwość wydłużenia złożenia wniosku w terminie o miesiąc późniejszym jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rolników. Przypomnijmy, że celem wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w następujących obszarach: a) rozwój produkcji prosiąt, b) rozwój produkcji mleka krowiego, c) rozwój produkcji bydła mięsnego oraz obszar d) operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, prowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 900 tysięcy złotych w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru A oraz 500 tysięcy złotych w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów od B do D. Przy czym wsparcie na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budynkami inwentarskimi i magazynami paszowymi nie może przekroczyć kwoty 200 tysięcy złotych. 31 sierpnia upływa termin składania przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W 2021 roku zwrot podatku akcyzowego ustalany został w wysokości 1 zł do 1 litra paliwa. Wnioski należy składać u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca tego roku. W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, do wniosku należy także dołączyć wydany przez kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2020 roku. Zwrot podatku będzie wypłacany w terminie od 1 do 29 października gotówką w kasie Urzędu Gminy lub Miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wskazuje na potrzebę zmiany przepisów dotyczących wystawiania faktur przy zakupie płodów rolnych od rolników ryczałtowych. Obecnie kupujący musi wystawić fakturę dostawcy rolnikowi, a następnie opłacić ją w ciągu 14 dni. Sytuacja nie wydaje się problematyczna w przypadku dużych firm oraz gdy obydwa podmioty dobrze się znają. Zdecydowane utrudnienie występuje, gdy obie strony są sobie obce. Problem występuje głównie w przypadku małych firm obsługujących często swoje stoiska. Rolnik produkuje na przykład kapustę, jedzie na giełdę, gdzie sprzedaje w partiach po 50 główek, czyli za bardzo niską wartość, bo około 100 zł. Kupujący powinien wystawić fakturę na zakup i dokonać według obecnych przepisów zapłaty przelewem z uwzględnieniem podatku VAT. Sprzedający, znając kupującego, może na taką procedurę przystać, jednak w przypadku takiej formy sprzedaży często kupujący i sprzedający nie znają się i tym samym nie dochodzi do transakcji lub jest ona dokonywana z pominięciem podatków, czytamy na stronie internetowej Łódzkiej Izby Rolniczej. Według samorządu rolniczego sytuację można zmienić, wprowadzając przepisy pozwalające na wystawianie faktur VAT gotówkowych w momencie zawierania transakcji. Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego skierował pismo do prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza z prośbą o podjęcie działań mających na celu zmianę tych przepisów. Już po raz 28 odbyły się Krajowe Dni Ziemniaka. W minionym tygodniu największą w kraju imprezę branży ziemniaczanej gościła miejscowość Harbrowo koło Lęborka. Jak co roku impreza była okazją do prezentacji sprzętu, technologii i środków produkcji. Pokazom towarzyszyły panele dyskusyjne dotyczące kierunków rozwoju branży. Główny dzień targowy odbywał się pod hasłem powrotu na światowe rynki. Podpisany został list intencyjny Inicjatywa Trójmorza Producentów Ziemniaka. Podczas imprezy odbyło się uroczyste wręczenie nagród w krajowym etapie konkursu Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2021. Zwycięzcą został Patryk Kokociński z województwa wielkopolskiego. Organizatorami Dni Ziemniaka są Polska Federacja Ziemniaka, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy. Wydarzeniu patronował Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
Ostatni pełny tydzień sierpnia zaznaczył się w skupach kolejnymi wzrostami. Zyskiwały prawie wszystkie zboża, a także rzepak, przy czym rekordowe wzrosty zanotowała średnia krajowa kukurydzy suchej. Niewielkie ruchy cenowe w skupach zwierzęcych, na plus żywiec wołowy, w drugą stronę wieprzowy i brojlery kurze. Dokładnie 140 zł zyskała średnio w ostatnim miesiącu cena pszenicy konsumpcyjnej. W ostatnim tygodniu wzrosty w większości miejsc powiększyły średnią krajową o 19 zł. Spadła o 10 zł cena maksymalna dla Polski, ale notowana jest aż w 7 województwach. Czterocyfrowe kwoty w większości miejsc Polski. W przypadku pszenicy paszowej czterocyfrowa oferta cenowa tylko w dwóch województwach. W ostatnim tygodniu maksymalna cena dla Polski spadła o 20 zł. Zmiany widełek cenowych w około połowie województw miały charakter dodatni, co przełożyło się na wzrost średniej krajowej o 17 zł. O prawie połowę mniej, a dokładnie o 9 zł wzrosła w ostatnim tygodniu średnia krajowa cena za tonę pszenżyta. Taki wzrost pozwolił na osiągnięcie wartości równo 800 zł, czyli niemal o 100 zł wyższej niż przed miesiącem. Niemniej maksymalna cena dla Polski o 20 zł w dół. Nie zmieniły się natomiast skrajne ceny dla Polski za tonę żyta konsumpcyjnego. Ceny za to zboże wciąż kształtują się w dużym przedziale od 500 do 850 zł. Zmian widełek cenowych nie było dużo, ale większość miała charakter dodatni, co podwyższyło w ostatnim tygodniu średnią krajową o 16 zł. Najbardziej zauważalna zmiana na mapie cenowej jęczmienia dotyczy maksymalnej dla kraju. Do tej pory była nią bardzo wysoka kwota oferowana przez giełdę towarową w Śremie. Brak notowań z tego miejsca sprawił, że maksymalna dla Polski spadła o 130 zł. Niemniej wzrosty cen w innych miejscach podniosły średnią krajową o 8 zł. Tylko w Dolnośląskim zmieniły się widełki cenowe za tonę owsa konsumpcyjnego. Najwyższa cena wzrosła tam o 50 zł. Ale zmiana ta nie wpłynęła korzystnie na średnią krajową, która w ostatnim tygodniu obniżyła się o 3 zł. W skali miesiąca zboże to zyskuje jednak ponad 6%. Rekordzistą pod względem wzrostu średniej krajowej w naszym zestawieniu jest kukurydza sucha. Nie wszędzie ceny rosły, również nie zmieniły się skrajne ceny dla Polski, ale tam, gdzie notowania się poprawiały, były to korekty wyraźne. W efekcie średnia krajowa zyskała aż 52 zł. Dokładnie o 15 zł wzrosła w ostatnim tygodniu średnia krajowa cena za tonę rzepaku. To efekt wzrostu widełek cenowych w większości województw. Zmiany te objęły również maksymalną cenę dla Polski, która zyskała 20 zł. Ceny za rzepak wciąż utrzymują się na wysokim poziomie i zaczynają od 2200 zł za tonę. Niestety w skupach żywca wieprzowego więcej korekt w dół niż w górę. 10-20 groszowe obniżki notowaliśmy w 7 województwach, podczas gdy wzrost o 10 groszy tylko w jednym. Zmiany wpłynęły na spadek średniej krajowej o 6 groszy. Nie zmieniły się w ostatnim tygodniu skrajne ceny dla Polski. Również skrajne ceny dla kraju za kilogram żywca wołowego nie uległy w ostatnich 7 dniach zmianie. Korekty w górę w 3 województwach i w dół w jednym spowodowały, że średnia cena dla Polski powiększyła się o 3 grosze, trend miesięczny na ponad 4% plusie. Zdecydowanie odwrotnie w przypadku brojlerów kurzych, tu pogłębiają się spadki. Średnia krajowa straciła niewiele, bo tylko 3 grosze, ale trend miesięczny wyraźnie pod kreską. W skali miesiąca brojlery tracą ponad 7%. Minimalne ceny spadły w ostatnim tygodniu poniżej 4 zł, ceny maksymalne również w dół. I na zakończenie naszego programu pełna rozmowa z ekspertem dotycząca problemów z zasiewami rzepaku. Co mają zrobić rolnicy, którzy jeszcze mają zboże na polach? Jak długo można zwlekać z siewem rzepaku? Mówimy o terminie tutaj dla Lubelszczyzny. No jest to duży problem w tym roku. Mamy bardzo deszczowy sierpień. W zasadzie tutaj na naszym terenie spadło prawie już 200 litrów w sierpniu i jest to porównywalny rok do roku 2006, to znaczy przez 15 lat nie mieliśmy tak złych warunków pogodowych w sierpniu. No i oczywiście te żniwa się przeciągają. Duża część rolników ma jeszcze nieskoszone zboża i prawdopodobnie to będą terminy wrześniowe już na tą chwilę. Wydaje mi się, że te pola, które są jeszcze nie zebrane, tutaj na tych polach raczej tego rzepaku nie zdąży się wysiać. No tutaj będzie ogromny problem. Natomiast problem jest również na tych polach, gdzie już jest, gdzie są zboża już zebrane, bo tam w tej chwili też nie da się wjechać w pole. Mieliśmy 24 i 25 sierpnia, gdzie spadło tutaj na naszym terenie 100 litrów na metr kwadratowy, także to jest ogromny opad. I w tej chwili nie ma co marzyć, żeby wejść, nie wiem, jutro, pojutrze w pole i uprawić tą glebę. Także to będą bardzo opóźnione uprawy, tak? Bardzo opóźnione możliwość wejścia w ogóle w pole ciągnikiem. W tej chwili nie da się wjechać w ogóle ciągnikiem, a tutaj my mówimy o uprawie gleby, mówimy o siewie, tak? Także tutaj mamy na pewno bardzo duże opóźnienie.
Pytanie, do kiedy siać ten rzepak, tak? No, wydaje mi się, że ten przyszły tydzień jeszcze, cały przyszły tydzień jeszcze jest takim terminem dopuszczalnym, to znaczy do tego 4-5 września jest to termin, który rzepak powinien sobie poradzić, zakładając, że ta jesień będzie ciepła, tak? My robiliśmy takie doświadczenia, w roku ubiegłym mieliśmy takie doświadczenie, gdzie porównywaliśmy plonowanie rzepaku w terminie optymalnym, tak? Czyli termin optymalny, załóżmy ten 25 sierpnia, do terminu opóźnionego. O 2 tygodnie, tak? Czyli gdzieś tam okolice 5 września i w ubiegłym roku te różnice w plonie były naprawdę minimalne, one były nieistotne, bo to były miejsca po przecinku, tak? Także to było takie plonowanie naprawdę na bardzo podobnym poziomie. Zakładając, że ten rozkład pogody na jesieni będzie dobry, będzie przede wszystkim ciepło, bo tutaj w tej chwili nam się rozchodzi już w tej chwili o ciepło, o temperatury, to ten rzepak sobie będzie mógł poradzić. Natomiast co jeżeli nie uda nam się w tym czasie wysiać, tak? To już będziemy mieli bardzo duży problem. Już te wszystkie siewy po 5 września będą bardzo ryzykowne. Tutaj trzeba będzie naprawdę już dobierać odmiany, które będą miały szybki wigor, które będą miały dobry start i takie odmiany wybierać, przede wszystkim odmiany mieszańcowe. Które będą mogły sobie, czyli będzie jakaś nadzieja, że one sobie poradzą w takich opóźnionych, czy bardzo opóźnionych terminach siewu. Niewielu rolników, ale jest grupa taka, którym się udało już zasiać rzepaki. Niestety przed tym deszczem. Pytanie, co dalej? Bo jest duże ryzyko, że te nasiona zostały zamulone. Ten rzepak się będzie męczył. Czy lepiej, nie wiem, od razu założyć i przesiewać te rzepaki? Czy jakoś stymulować, próbować się nakratować, no bo wiemy, że rzepak bardzo źle reaguje na taki opad po siebie. Dokładnie, to też jest duży problem, bo w zasadzie w tej chwili można powiedzieć, że wszystkie opcje są złe, tak? Przy takiej pogodzie, to znaczy ci rolnicy, którzy wysiali rzepak, ci rolnicy, którzy uprawili pole, nie wysiali rzepaku i ci rolnicy, którzy nie uprawili pola. Te wszystkie opcje są, już na starcie mamy bardzo duży problem z rzepakiem i to są takie problemy już, które bardzo realnie będą miały wpływ na plon, na obniżenie tego plonu. Tak? Także już na starcie mamy ogromny problem. Ja bym tutaj tak pochopnie nie postępował, zarówno w sytuacji, kiedy rolnicy mają posiany ten rzepak, jak i ci, którzy jeszcze nie uprawili pola, czy nie zasiali. Tutaj w tej chwili trzeba czekać po prostu. Trzeba czekać na optymalną pogodę. Ja bym nie likwidował tych plantacji. Tak? Ten rzepak jeszcze jest w stanie sobie poradzić, tym bardziej, że to uwilgotnienie gleby cały czas jest dość duże. Nie ma wyraźnego zaskorupienia tej gleby, tak? Także oczywiście te pola będą bardzo, trzeba traktować bardzo indywidualnie, bo będą plantacje, które prawdopodobnie trzeba będzie przesiać, tak? Ale będą też takie, które sobie poradzą i wydadzą jeszcze dobry plon. Także spokojnie, na razie musimy po prostu spokojnie czekać, tutaj musimy się uzbroić w cierpliwość. Wszyscy rolnicy w tej chwili, jeżeli mówimy o siewie rzepaku, po prostu musimy poczekać do dobrych warunków, i zobaczyć wtedy, co dalej, tak? Na pewno te gospodarstwa, które mają zasiany rzepak i zrobiony zabieg herbicydowy dodatkowo, no to one będą w sytuacji, kiedy trzeba będzie przesiać, będą miały największy problem. Ale tak naprawdę tutaj na naszym terenie, po pierwsze, jest bardzo mało rolników, którzy zasiali w ogóle rzepak. Tak, mamy koniec sierpnia i praktycznie można powiedzieć o jakimś niewielkim procencie rolników, którzy zasiali rzepak z jednej strony, a już o zabiegach herbicydowych nawet nie ma mowy, bo w zasadzie zaraz po siewie spadł ogromny deszcz i rolnicy jak gdyby ten okres tych kilku dni, gdzie mogły jeszcze ten zabieg wykonać, już w zasadzie on minął, tak, i nie można tego zabiegu zrobić. Mam jeszcze jedno takie ostatnie pytanie, no ponieważ cały czas mówimy o terminach. Krótki termin już powinno być, niewiele czasu zostało, po 4 września już będzie problem, żeby zasiać, tak? Więc to powoduje, że ci rolnicy będą za wszelką cenę starali się uprawić pole, często niestety niedokładnie, wykonać ten siew niezbyt dokładnie. Czy lepiej się spieszyć i wykonać ten siew mniej dokładnie, czy lepiej te 2-3 dni opóźnić się, a uprawić glebę porządnie, dać jej odpocząć i wykonać siew starannie? No tutaj co jest lepsze, ten pośpiech czy jednak rozwaga? Znaczy tak, w mojej ocenie na pewno lepiej jest poczekać, tak? Już mieliśmy nawet rok ubiegły, gdzie akurat te warunki pogodowe były niekorzystne, jeżeli mówiliśmy o siewie zbóż ozimych, tak? Bo wtedy mieliśmy cały bardzo deszczowy październik, rolnicy też się śpieszyli, też na siłę uprawiali i się okazywało, że termin listopadowy był lepszy niż październikowy, tak? Nawet trzeba było w tej sytuacji poczekać miesiąc czasu, zasiać w listopadzie i wtedy się okazało, że te zboża
lepiej wystartowały, były bardziej wyrównane i lepiej się krzewiły i w konsekwencji dały lepszy plon. Tak samo tutaj w rzepaku. Naprawdę ja bym przestrzegał przed wjeżdżaniem w pole, w glebę zbyt mocno uwilgotnioną. Tak jak mówiliśmy, w tej chwili nie da się w ogóle wjechać w pole. Wczoraj już niektórzy, można powiedzieć, próbowali, bo było jeden dzień pogody i kończyło się to najczęściej tym, że po prostu trzeba było wyrywać te ciągniki z pola. Także na pewno ja jestem zwolennikiem tego, żeby poczekać, żeby gleba się rozsypywała, żeby nie zepsuć strukturę, bo najgorsze, co w tej chwili można zrobić, to wjechać w pole, mamy cały czas okres przekropny, przychodzi znowu deszcz i struktura jest zepsuta całkowicie. Także tutaj raczej wolałbym poczekać te kilka dni na to, żeby ta gleba się rozsypywała, żeby dała się uprawić i dopiero siać, niż wyjechać ten dzień, czy nawet czy dwa, czy dzień za wcześnie, tak?